Moi drodzy, chcę was poinformować, że jest moja trasa koncertowa i doszedł jeden nowy koncert finałowy w Koszalinie na 4000 osób. I ten koncert odbędzie się już 1 czerwca. A co jest 1 czerwca? Dzień Dziecka, moi drodzy. Także idealny prezent to będzie bilet na koncert Paliona, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzę się z każdym na wszystkich koncertach w całej Polsce, bo będzie ich bardzo wiele. Bilety się bardzo szybko sprzedają, dlatego zapraszam serdecznie, macie linki w opisie. Do zobaczenia. Ale siemano, drodzy widzowie, witam serdecznie w nowym filmie i dzisiaj was chcę zaprosić na odcinek, gdzie obejrzymy rzeczy, które są totalnie bez sensu. Tak, ludzie je stworzyli, ale są nikomu niepotrzebne, głupie, także zobaczymy, czy faktycznie jest to aż takie złe. Widzowie, mam koncerty, na które zapraszam was wszystkich. Mam nadzieję, że każdy z was zjawi się na koncercie. Pobawimy się razem, również są meet and greety oraz VIP-y, gdzie możecie się ze mną spotkać, zrobić sobie ze mną zdjęcie, nagrać TikToka. A teraz zapraszam was do oglądania. Krople do oczu, a tu mam okulary. Okej, to jest... A nie, czekaj, w sensie, że te okulary są chyba dziurawe i może by to było przydatne, tak szczerze, widzowie. Wlewać, ktoś nie potrafi sobie, ja przynajmniej tak mam, że nie potrafię sobie wlać kropli do oczu, bo od razu mi się zamykają. Może by to był jakiś sposób, nie? Co my tu mamy dalej? Aha, że to jest masło. Ale głupota. Aha, że ona śpi i ma głowę po prostu w tej pozycji, tak? Czy pychaczkę do kibla ma do szyby przyklejoną, fajne. Ochładzasz makaronów. Ochładzasz makaron w sekundę po prostu. Jakie to jest głupie, co to są za... A to co? Masaż głowy? Parasolo krawatu. Krawata parasolo, moi drodzy. To może by było przydatne, w sensie czy eleganckie, no nie bardzo, ale ma parasol, praktyczne. Czemu to są takie... Aha, to jest na długopis. To są zawieszki na długopis do szkoły, ale głupie. Gąbko mikrofon. Jak ktoś śpiewa pod prysznicem, to ma gąbko mikrofon. Co to jest? Muzyczne te łyżki, które są dziurawe. Chocolate therapy. I tu jest, żeby zjeść lody, trzeba kod wpisać. Pizza. Ej, a to może było fajne. Ej, czy to takie złe? W sensie, no głupie, bo masz ten taki roller, który tnie pizza, ale to by nie było złe może. Chciałbym to przetestować. Baby mop. Czemu to jest dziecko i ma przyklejony mop do siebie? Biedne dziecko. Rocket budgie. Nie, no to jest już w ogóle głupota. To są patyczki do sushi i w tym możesz te słuchawki AirPodsy schować. Po co? Co za głupie. O, otwierać butelek. Jak to ma działać? A nie, to jest za... Nie możesz otworzyć butelki. Bardziej chyba do sklepu coś takiego, jak był jakiś mega drogi alkohol. Ale co to jest? Jakie głupie. To jest narzędzie, dzięki którym nie będziesz mlaskać i nikt nie będzie słyszał, jak żujesz jedzenie. W drukarce 3D, nie? Jakie głupie. To się fajnie wygląda, ale to jest, zabawnie wygląda, jak ktoś by tak robił, no błagam. A to jest ten sam ziomek. Ja nie. Jesz burrito i jak ci leci, leci ci jedzonko i robi się kolejne burrito. Fajne. I drugie burrito masz od razu zrobione. Co prawda te obrzydliwe resztki tylko spadają. Te obślinione, widzowie, obrzydliwe resztki, które lecą do tego burrito, potem jesz to jeszcze raz. Rowerok ma ten minecraftowy rower. Minecraftowy rower, ty. On tym jedzie normalnie. Ale to hałasuje, bo to ma gąsienicę chyba jak w czołgu. Jakie głupie. Co to jest? Mleko wlewasz? Na dół? To jest do... Płatki. Aha, może żeby płatki nie były... Aha, że się nie moczą płatki, możesz sobie je zjeść po prostu, póki są jeszcze suche i potem sobie dokładkę robisz od razu. Tylko, że to tak przeszkadza, tu się tak ciężko je, że nie mogę. No ale on to robi specjalnie, nie? Że głupie rzeczy bezsensowne, a jednak działają. Co tu jest? Czemu tak piszczy? Aha, bo to jest głośnik! To jest, pamiętaj, wlewaj diesel, a nie benzyny. O nie, znowu coś, patrz. Mamy miskę, która... Ale po co to tnie te frytki? Ale po co to tnie te frytki? To jest bez sensu. No i co, masz końcówki? Że co, końcówki frytek są obrzydliwe, czy co? Widzowie, nie wiem. Ja jem całe frytki i mnie to... Czy przód, czy tył, czy środek frytki, dla mnie to samo, nie? Nie mogę, widzowie, z tych rzeczy, naprawdę. I co, i nie będzie się alarm włączał, jak będzie dym w kuchni. Co to jest? Podwójna butelka? Aha! Ej, to nie jest głupie! Ej, ale dobra, no kto powiedział? Ta butelka to jest kozak. Ja chcę taką butelkę! Z drugiej strony masz na przykład wodę, a z drugiej strony sok, jak chcesz coś słodkiego. No przecież!
Nie no, to jest dla mnie ta butelka, to jest mistrzostwo świata. Napiszcie w komentarzu, kto chciałby taką butelkę. Możecie też napisać, kto chciałby taką koszuleczkę, widzowie. Niebieską koszuleczkę. Zapraszam serdecznie na Palion Style. Lecimy dalej z kolejnym TikTokiem. Lody. What? To krówka nakłada lody, patrz! Krowa nakładająca lody. Nie! Zepsuta jeszcze jest, nie trafiła. Ale przykre. Nie, 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 nie mogę na to patrzeć. Okej, dobra, tu na pewno jakieś te nogi są po prostu sztywne. Jakieś trzy, a reszta po prostu jest taka zachwiana. Ale to tak dziwnie wygląda, nie? Jakby ten stolik miał się zawalić. No to jest sztywne na przykład. Tamte nie są sztywne, to jest sztywne, chyba to jest sztywne. To widać, co jest, które są sztywne. Ale dziwny stolik. Tutaj to też jest sztywne. Chodzący śpiwór. Możesz chodzić w śpiworze. Masz kurtkę i spodnie od tego. Głupia, nie, nie mogę. Co to jest? To jest zwierzątko kamień. Możesz... Nie, dobra, lecimy dalej. Jestem ciekawy, co to będzie. Drawer? To jest suszarka? Nie. Okej, kubek, z którego... No, kto to stworzył? Musiał być jakiś przypadek. O, piękne balkony na przykład. Okna, wyjdziesz, postoisz. Dobre balkony, dobre. Charge TV? Aha, no bo jest nawet 1/3 telewizora jest tutaj. Jakąś ścianę postawili znikąd i telewizora zapomnieli rozmontować. Aha, to jest dla inwalidów, tylko takie troszkę zabudowane. Co to jest? Toaleta i... Naprawdę ludzie takie coś robią? No nie dla beki to robią chyba. O, jaka fajna szafka, taka nieotwieralna, nie? Nigdy, tam możesz swoje największe sekrety mieć, nikt tego nie otworzy. Najbardziej, co? A tu kiedyś coś musiało być i po prostu mieli gdzieś te drzwi, no ale wygląda komicznie. A, on ma wycieraczkę na szybę zaklejoną. Spoko, w sensie, no dobra, ta wycieraczka jest fabrycznie pewnie, nie? On sobie po prostu zakleił szybę, tylko nie wiem po co w sumie. Just turn right the hop, o! A tutaj, prawda, droga dla rowerzystów zamknięta. Fajne, fajne, fajne. Co to jest? Aha, żeby się nie przeciąć. Naprawdę? Jak jakaś zbroja, nie? Ale przynajmniej się nie przetniesz, tak? Bezpieczeństwo najważniejsze, pamiętajcie. O, fajna bramka. Na pewno nikt nie wejdzie. Też fajna bramka. Ten balkon fajny. To też spoko, hydrant. Na pewno jak się coś tam będzie palić, to zdążą mu gasić. Co to za okulary? A okulary, że jak będziesz płakać, to ta gąbka będzie chłonąć. No gąbka jest, no. I co? To jest dla osób, które płaczą na romantycznych filmach, tak? Co za głupota, no zrobi okulary do płakania. O! O, to będzie fajne! Zrobi coś, dzięki czemu ten szlaf będzie lepiej lecieć. Czekaj. Pokaż to. Uwaga! Naprawdę? Co on tam zatkał głową to? Lalką jakąś? No nie wiedziałem, no nieważne. Wow, pas! Czy to jest urządzenie, dzięki którego klikasz po kolei każdy klawisz i wtedy wpisze się swoje hasło? Password keyboard, dobra, pokaż jak wpisuj. Wpisał hasło, no nie mogę. Jakie to głupie. No wcale każdy nie... Potem ktoś ci to ukradnie i koniec, nie? Aha, to jest do... Jak jesteś mega wściekły, grasz sobie w Fortnite, jak tutaj, prawda, na obrazku. Możesz tym rzucić i padowi się nic nie stanie. Niesamowite. Jakie głupie. To najbardziej chyba jak ktoś gra w FIFA, to by się przydało komuś. Co to za klawiatura? Najwyższa klawiatura, jaką widziałem. Najwyższa klawa, jaką widziałem. O, myszka. Najwyższa myszka, jaką widziałem. Jeszcze to. Ten scroll, co to jest? Jakie głupie. Nie, no ja nie mogę, Ten ziomek tworzy tak beznadziejne, znaczy bezsensowne rzeczy, że aż chce się to oglądać. Patrz, stworzył coś, dzięki czemu niby wstaniesz, ale przecież jak to będziesz, jak śnisz, to chyba nie trzymasz tego, tylko to ci się tak obślizgnie z ręki i nie wstaniesz wtedy. Głupie to. Czemu to takie głupie? No na... Jakie głupie. Jakie głupie. Ej. Czekaj, to jest odkurzacz, który sortuje Lego od największych do najmniejszych. Pa. A przecież to się w ogóle nie będzie sortować. Przecież to... Co, dobra, u góry są, ale tu też są małe. Przecież to się w ogóle nie posegregowało, no. Błagam. Klocki się mogą zapkać na ludzie. Fitnessowy widelec. Żeby coś zjeść, musisz się namęczyć. Ja nie mogę. Jakie głupie. Fitnessowy widelec, a to co? O! Popcorn, do którego nie ma dostępu, każdy.
Ale to jest zbyt... Po co to się ma zamykać? Przecież to cały czas powinno być otwarte i sobie bierzesz, a tak to musisz tam od dołu, masz pewnie jakiś klikacz, który to otwiera. Nie no, bo musisz trzymać tą miskę, cały czas musisz trzymać tą miskę. Nie, nie mogę, nie mogę, bo co, bo byś niechcący, niechcący byś wysypał miskę i... Ale genius, o, no ale to co, no przejdziesz pod, nie? Żeby przejść dalej, tutaj mamy... Ja nie mogę, jaki zjazd! Czym ty tam wjedziesz? Chyba jakimś monster truckiem. Co to za podjazd? Best bike lane, o, to tak samo, fajna, fajna, fajna ścieżka rowerowa. Piękne schody, bardzo, bardzo mi się podoba. Drzwi, nieotwieralne drzwi. To jest sufit tutaj? Drzwi, żeby przejść, a tu jest otwarte. Głupie to. O, fajna furtka. Co ledwo ją widzicie, ale też fajna furtka. Podoba mi się. Cleaning, to jest cleaning stacja. Stacja czyszczenia palców, jakieś chipsy. Nie dowierzam, co widzę. Jak to ma czyścić? Obrzydliwe, obrzyd... Bo to jest gąbka. Nie, nie mogę. Chcę iść do kibla i umyć, jak zjesz wszystko. Przecież ta gąbka już będzie tak brudna, że to obrzydliwe. Nienawidzę, ja lubię jeść chipsy, ale widzowie, nic nie dotykam jak jem chipsy, bo to wszystko jest udupcone i tłuste. On to stworzył po to, żeby odcinać niedobrą część pizzy. Że na przykład nie lubi oliwek. Ale przecież z YouTube'a mu się zrobił, nie? Z pizzy, fajne, fajne, świetne, świetne, świetne. I to jest lustro. Aha, jeżeli kubek jest napełniony, to wtedy... Aha, znaczy to może być akurat spoko, jak wiesz, na przykład... Fajnie jakby to był budzik, o. I ten budzik tylko wtedy działa, jak jest woda napełniona, bo wiecie, wodę dobrze jest pić, jak się wstanie od razu z łóżka, bo trzeba się nawodnić, prawda, i organizm czuje, że żyje od razu, także no taki tipik. Może sobie zróbcie taki budzik właśnie, kubkowy budzik. What? Oh, ej, to jest... Ja nie mogę! I ta głowa tak realistycznie wygląda? To jest satysfakcjonujące. Jakie to jest satysfakcja, patrz jak jego głowa leci. Ej, nie mogę się na to napatrzeć, tu, ten moment. Pa. Komputerowo by to było zrobione, nie? Avocado stick. Jak on to zrobił? Wepchał tam awokado. A co to są? Czy to są wydrukowane? Jakie głupie, nie wiesz jakie ile to waży. Aha, czyli to jest po prostu, jeżeli ktoś jest takim ciniasem, który bierze najsłabsze hantle, to żeby nie było mu wstyd, to zakłada sobie to i nikt nie widzi, ile to jest kilogramów. Jaka fajna kostka, Błagam, no wsadź to. To nie chcę tam wejść. Nie, widzowie, nie. Tak, zakończymy odcinek. Kostką, która nie chciała wejść do środka. Nie mogę, widzowie. Pewnie to były minusowe magnesy. Widzowie, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby kupować bilety na koncerty. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ktoś obejrzał do końca, piszcie w komentarzach. Wpadajcie na Palion Style. Trzymajcie się.